W tym filmie chciałbym wrócić do tego, co wiemy już o liczbie pi i do tego, co to jest i jak działa miara łukowa kąta czyli miara w radianach. Potem zastanowimy się, czy liczba pi rzeczywiście jest nam aż tak bardzo potrzebna. Wiemy, że liczba pi równa jest, z definicji, obwodowi okręgu podzielonemu przez jego średnicę. Jest to oczywiście równe obwodowi okręgu podzielonemu przez dwukrotną długość jego promienia. Z tej definicji wynika wiele interesujących wzorów, znanych pewnie już wam z geometrii. Na przykład, jeżeli znamy promień okręgu i chcemy obliczyć jego obwód, to pomnożymy obydwie strony takiego równania albo takiej definicji przez dwa razy promień i otrzymamy 2 razy r razy pi równa się obwód. Albo w częściej spotykanej postaci obwód równa się 2πr. To jeden z zupełnie podstawowych wzorów, których uczymy się na początku kariery matematycznej. Tak obliczamy najczęściej obwód okręgu, albo odwrotnie obliczamy promień, jeżeli znamy obwód. Z tej definicji wynika również sposób wyznaczania miary łukowej kąta czyli miary w radialach. Z czym na pewno się spotkacie albo już spotkaliście już na samym początku przygody z trygonometrią. No to przypomnijmy sobie. Okrąg, środek okręgu, dodatnia część osi X, równocześnie początkowe ramię kąta i drugie końcowe ramię kąta. Niech to będzie na początek jakiś oczywisty kąt, niech nazywa się alfa. Kąty w radianach mierzymy przy pomocy długości łuku, jaki kąt zakreśla od początkowego do końcowego ramienia. Ja najczęściej myślę o mierze w radianach w taki sposób: ile razy promień mieści się w tym łuku. Taka jest właśnie miara tego kąta w radianach. Dlatego też miara ta nazywa się łukowa. Miara łukowa to miara oparta na tym, jak długi jest łuk danego kąta oczywiście w porównaniu z promieniem. O co chodzi? To jest łuk, ma on pewną długość. Jeżeli długość promienia wynosi r, to jaka w porównaniu z długością promienia jest długość tego łuku? Wiemy z podstaw geometrii, że długość całego okręgu, cały obwód to 2πr, długość obwodu to 2πr. Wynika to z tej samej definicji. Ile w takim razie wynosi długość tego łuku? Może tego nie powiedziałem, ale to jest 1 czwarta całego okręgu. I w takim razie długość tego łuku to 2 pi r przez 4. To się równa oczywiście pi drugich r. Możemy też powiedzieć, że jest to długość równa pi drugich promieni. Albo jeszcze inaczej, że łuk o takiej długości, o długości pi drugich promieni, leży naprzeciwko kąta o mierze pi drugich radiana. Reasumując, mierzenie kątów w radianach to mierzenie długości łuku, jaki kąt zakreśla, ale nie w centymetrach, tylko w promieniach, w długościach promienia, czyli długość tego łuku to pi drugich albo pi przez dwa promienia, czyli kąt leżący naprzeciwko tego łuku to kąt o mierze pi drugich radiana. Żeby wszystko było jasne, zróbmy jeszcze jeden przykład. Zmierzmy kąt dookoła koła, kąt pełny. Zaczynamy tutaj. I końcowe ramię kąta zakreśla pełen okrąg, leży w tym samym miejscu co ramię początkowe, czyli również na osi X. Jaka jest długość łuku odpowiadającego temu kątowi? Długość tego łuku to długość całego okręgu, czyli obwód, czyli 2πR. Inaczej mówiąc, 2π promieni. Możemy powiedzieć, że miara kąta leżącego naprzeciwko tego łuku, czyli kąta pełnego, to miara 2π radianów. Z takiego potraktowania miary kąta wynika na przykład sposób rysowania wykresów funkcji trygonometrycznych, a przynajmniej to, w jaki sposób oznaczamy wartości na osi x na takim wykresie. Ma to również pewien związek z tożsamością Eulera, czyli moim i nie tylko moim zdaniem, najpiękniejszym wzorem w całej matematyce. Ale nie będziemy teraz zgłębiać wzoru Eulera, chodzi tylko o przypomnienie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla liczby pi. Przejdźmy teraz do funkcji trygonometrycznych. Jak zapewne pamiętacie, funkcje trygonometryczne możemy zdefiniować w oparciu o okrąg jednostkowy. Promień okręgu jednostkowego ma długość 1 i funkcje trygonometryczne dla dowolnego kąta, oznaczmy go alfa, określone są przez współrzędne punktu przecięcia końcowego ramienia kąta z okręgiem jednostkowym. Współrzędna x tego punktu to cosinus alfa czyli ta wartość na osi x albo długość tego odcinka, a współrzędna y tego punktu to sinus alfa, czyli długość tego odcinka. Cosinus alfa to współrzędna x, sinus alfa to współrzędna y. Narysujmy może wykres którejś z funkcji trygonometrycznych, na przykład sinusa. Możecie potem sami narysować wykres innych funkcji, cosinusa i tak dalej. Narysujmy wykres dla jednego obrotu. Jeżeli kąt ma miarę 0 to wartość sinusa tego kąta również ma wartość 0. Punkt przecięcia okręgu z końcowym ramieniem leży wtedy tutaj, na osi x, czyli wartość y równa jest 0. Sinus 0 to 0, czyli punkt na wykresie leży tutaj. Oznaczmy jeszcze osie, na tej osi będą wartości kąta alfa, pionowa oś to y równe sinus alfa, czyli wartość funkcji sinus. Narysujmy tylko parę najważniejszych punktów tego wykresu. Jeżeli miara kąta alfa, to 90 stopni, albo w radianach pi/2, to sinus wynosi 1. To jest okrąg jednostkowy, jego promień wynosi 1. Na wykresie, na osi poziomej mamy alfa równe pi/2, a na osi pionowej sinus alfa równy 1. Następny kąt, na przykład 180 stopni, albo inaczej połowa okręgu, czyli alfa wynosi pi radianów. Jeżeli alfa wynosi pi, to sinus alfa znowu wynosi 0. Następny kąt to 270 stopni na okręgu, co jest równe 3pi drugich. Na osi poziomej 3 pi drugich radianów, jednostki na osi poziomej to radiany, 3pi drugich radianów na okręgu jednostkowym leży tutaj, czyli wartość sinusa wynosi minus 1 tutaj. I na koniec, kiedy zakreślimy pełny okrąg, cały kąt pełny, to miara kąta będzie wynosiła 2pi radianów na osi poziomej tutaj. Wartość sinusa wynosi tyle samo, ile wynosiła dla kąta 0 radianów, czyli znowu wynosi 0. Możemy połączyć teraz wszystkie punkty wykresu. Gdybyśmy narysowali więcej tych punktów, wzięli pod uwagę więcej kątów, to wykres sinusa alfa wyglądałby tak. Oczywiście w zakresie, w którym wyznaczaliśmy wartości funkcji, czyli od alfa równego 0 do alfa równego 2 pi. Zaraz zbadamy inną liczbę, która jest podobna do pi, ale jeszcze jedno zastosowanie liczby pi. Zobaczycie na innych filmach, na innych listach, poza trygonometrią, że magiczna moc liczby pi bardzo widoczna jest w tożsamości Eulera albo we wzorze Eulera. E do potęgi i alfa równe jest cosinus alfa plus i sinus alfa. Ten wzór już sam w sobie przyprawia o zawrót głowy, ale jest jeszcze bardziej zwariowany, kiedy za alfa podstawimy pi, bo wtedy ze wzoru Eulera otrzymujemy E. Do potęgi i pi równe jest ile wynosi cosinus pi. cosinus pi to minus 1, a sinus pi wynosi 0. 0 razy i. I otrzymujemy takie coś. A gdybyśmy chcieli umieścić w jednym wzorze wszystkie podstawowe wartości matematyczne, to możemy jeszcze dodać 1 do obydwu stron. Otrzymamy wtedy e do i pi plus 1 równe jest 0. Ta postać często nazywana jest tożsamością Eulera i uważana jest za najpiękniejsze równanie w całej matematyce. To równanie jest rzeczywiście bardzo głębokie, bo mamy tu wszystkie podstawowe wartości, cały wszechświat w jednym prostym wzorze. E, i, pi, jedność i zero. Chociaż moje osobiste poczucie estetyki podpowiada mi, że byłoby jeszcze piękniej, gdyby tutaj była jedynka. Bo wtedy e do i pi. To dziwne wyrażenie, byłoby równe jedności. Byłoby jeszcze bardziej niesamowicie. To dodawanie jedności do obydwu stron, to trochę naciągane jest. Ale można powiedzieć, że tu jest 0 i to też jest fajne. Ale nie będziemy się spierać z matematyką. Jest ok, tak jak jest. Pospierajmy się natomiast trochę z liczbą pi. Chciałbym teraz przedstawić Wam argumenty przemawiające za zastosowaniem innej liczby niż liczby pi. Za zamienienieniem jej na coś innego. Żeby wszystko było jasne, to nie są moje prywatne pomysły. Sam tego wszystkiego nie wymyśliłem. Zainspirowało mnie wielu różnych ludzi uczestniczących w czymś takim, co można nazwać ruchem na rzecz liczby tau. Pierwszy z nich to Robert Pallet i jego książka pod tytułem Pi jest w błędzie. Nie chodzi oczywiście o to, że liczba pi została źle skalkulowana, źle wyznaczona. Pi jest ciągle prawdziwe i ciągle jest stosunkiem obwodu do średnicy. I ciągle w przybliżeniu dziesiętnym wynosi 3, 14, 15, 92 i tak To, o czym mówi autor książki, to to, że zajmujemy się nie tą liczbą. Tak samo Michael Hartl i jego książka Manifest Tau. Zresztą wszystkie te informacje możecie znaleźć w sieci. To, do czego przekonują nas ci ludzie, to liczba o nazwie Tau. Jest ona bardzo blisko spokrewniona z liczbą Pi, i tylko trochę się od niej różni. Liczba tau to z definicji stosunek obwodu do promienia, a nie jak pi do średnicy, czyli do dwukrotnej długości promienia. Czy nie byłoby zastosowanie takiej liczby bardziej naturalne niż liczby pi? Jak widać z tych dwóch definicji, pi jest równe 1 druga tau. Obwód przez 2r to to samo co 1 druga razy obwód przez r. Czyli pi to pół tau, 1 druga tau. Albo w drugą stronę, tau równe jest 2pi. Albo jak widać w rozszerzeniu dziesiętnym, to dla tych z Was, którzy nie poświęcają całych dni na zapamiętywanie takich rzeczy jak liczba pi do setnego miejsca po przecinku, w rozszerzeniu dziesiętnym tau równa się 6,283185, co oczywiście ciągnie się w nieskończoność. I jak widać, charakter liczby tau jest bardzo podobny do pi. tau równa jest dwukrotność pi. Możecie powiedzieć, że liczba Pi jest związana z ludzkością od tysiącleci i że nie ma potrzeby, żeby robić zamieszanie i nagle mnożyć Pi razy 2. Po co? Przecież właśnie pokazaliśmy, jakie głębokie, można powiedzieć, jest znaczenie liczby Pi i jaka jest ona ważna w matematyce. Ale argumenty, które ci dwaj panowie przedstawiają, są całkiem rozsądne. Okazuje się, że wszystko układa się w bardziej elegancki sposób, kiedy poświęcamy więcej uwagi tej liczbie niż połowie tej liczby. Żeby zobaczyć jak sprawdza się tau w praktyce, sprawdźmy jeszcze raz to samo co już zrobiliśmy, ale zamieńmy pi na tau. Po kolei wzór na obwód. Ile promieni ma obwód? 2pi to tau, czyli obwód równy jest tau razy r. I wzór na obwód się trochę uprościł, chociaż kiedy zaczniemy obliczać pole koła, to pi r kwadrat wydaje się bardziej eleganckie. Powiedzmy, że tutaj argumenty za i przeciw równoważą się. Ale w mierze łukowej kąta, jeżeli użyjemy liczby tau zamiast tau przez 2, to wszystko staje się zdecydowanie bardziej intuicyjne. Bo możemy powiedzieć, że miara kąta fioletowego wynosi pi drugich radianów. Ale możemy powiedzieć, że miara ta wynosi tau przez 4 radianów. Dlaczego? Bo długość łuku dla kąta pełnego to cały obwód, czyli tau promieni. Obwód to tau r. W związku z tym miara łukowa kąta pełnego to tau radianów. Kąt pełny to tau radianów. I to już samo w sobie jest dosyć intuicyjne. Jeden obrót to jedno tau radianów. Jeżeli obrócimy się o 1 czwartą pełnego obrotu, to miara takiego kąta wynosi 1 czwartą tau radianów. Dlatego tau jest tutaj bardziej intuicyjne. Nie musimy wykonywać tych wszystkich dziwnych przekształceń. Dzielić przez dwa, mnożyć przez dwa. Obojętnie ile radianów wynosi miara kąta, tyle samo obrotów wykonujemy wokół środka okręgu, albo wokół wierzchołka kąta. 1 czwarta obrotu to 1 czwarta tau radianów. Pół obrotu, pół tau radianów. 3 czwarte obrotu, 3 czwarte tau radianów. Cały obrót, tau radianów. I tak dalej. Jeżeli ktoś Wam poda miarę kąta 10 tau radianów i zapyta jaki to kąt, to od razu wiecie, że jest to dziesięciokrotny obrót. Wszystko jest o wiele prostsze, nie trzeba nic przeliczać w pamięci, nie trzeba zastanawiać się przy zamianie stopni albo liczby obrotów na radiany, czy pomnożyć przez dwa, czy podzielić. Jeżeli wyrażamy liczbę radianów przy pomocy liczby tau, to w naturalny sposób jedno tau odpowiada jednemu obrotowi. Jak wygląda wykres funkcji sinus? Sama krzywa wygląda oczywiście tak samo, ale w przypadku pi często trzeba się zastanawiać, gdzie na okręgu jednostkowym znajduje się dana wartość. Czy ten moment to połowa obrotu, czy ćwierć? Tu, gdzie pi przez 2 mamy akurat obrót przez 4. Jeżeli opiszemy oś poziomą przy pomocy tau, to wszystko wydaje się bardziej oczywiste: pi przez 2 to to samo co tau przez 4, pi to to samo co tau przez 2, 3 drugich to to samo co 3 czwarte tau jeden pełny obrót to tau. I w takim układzie, kiedy patrzymy na taki wykres i tak opisaną oś poziomą, od razu dokładnie wiemy, gdzie znajdujemy się na okręgu jednostkowym. Ćwierć obrotu, pół obrotu, trzy czwarte obrotu i jeden pełny obrót, tu gdzie jeden tau. I ostatnia sprawa, chyba najmocniejszy argument dla obrońców liczby tau. Chwilę temu mówiliśmy o najpiękniejszym wzorze w całej matematyce. Jak na jego tle wygląda tau? Zamieńmy pi na tau i zobaczmy, co się stanie. E do potęgi I tau równe jest cosinus tau plus i sinus tau. I sprawdźmy, jakie są wartości poszczególnych elementów tego wyrażenia. Cosinus tau tau radianów to pełen obrót, czyli 360 stopni, czyli cosinus tau wynosi 1. A sinus tau wynosi 0. I razy sinus tau równe jest 0. Czyli E do potęgi i tau. Równe jest 1. I zostawiam was z tym wzorem. Ocencie sami, która wersja tożsamości Eulera jest estetycznie mocniejsza. Chodzi oczywiście o estetykę matematyczną. Która wersja tej tożsamości jest bardziej boska w swym wyrazie.